Stasia Głębockiego, który również będzie grał na gitarze. Brawa dla Stasia. Brawa, brawa serdeczne. Takie, żeby nas usłyszeli dookoła, wszędzie. Jeszcze więcej, jeszcze dla Stasia brawa. Cześć Stasiu, cześć. Utwór pierwszy będzie się nazywał Sonatina, a drugi Majkowski. Rewelacja. Siadaj w takim razie i wszyscy, jak tutaj stoimy, siedzimy, zamieniamy się w słuch tak zwany. Z pamięci, nawet nie potrzebujesz teraz z nut czytać. Ponieważ już jakiś czas te utwory gram, na przykład miesiąc i się zapamiętuję. Ale tak po prostu bierzesz zaczynać grać i pamiętasz takie utwory? Zaczynam grać, przez jakiś czas gram i uczę się na pamięć w ten sposób. Super, super. Pod gitarnik, to dokupuję się do gitary, żeby gitara nie spadała z nóg i... To znaczy, że masz słuch bardzo dobry. Znaczy nie słuch, tylko przez stroj. Aha, masz stroj, dobrze. To jest bardzo dobrze. Z tamtej strony nie widać, ale każdy ma... I w takim razie zapraszamy na scenę Jana Głębockiego. Chodź Jan, zapraszam. Brawa, brawa na początek dla Jana.
przykucnę. Jak ty to robisz? Uczę się. Uczysz się? Ale chodzisz do szkoły muzycznej, czy... To... Jak się nazywa? To jest jakaś pierwsza szkoła, czy podstawowa? Szkoła muzyczna pierwsza od stopnia w Pruszkowie imienia Witolda Lutosławskiego. Powiedz mi proszę, czemu akurat te utwory wybrałeś, które dziś grałeś? Czy nauczyciel mi pomógł. Pan Adam Grącki. Prosto. Jesteście w ogóle braćmi. Ty jesteś ze Stasiem razem, tak? I czy Stasiu również chodzi do szkoły? Tak. Do której klasy chodzi? Drugiej. Do drugiej. No to rewelacja. To znaczy naprawdę takie wspólne zainteresowanie, które w domu rozwijacie. Jeszcze raz serdeczne brawa dla Jana Głębowskiego i dla Stasia. Dla rodzeństwa, które tak wspaniale gra na gitarze. Slow.